Także żyli, byli i wcale nie umarli, no bo przecież nasi święci są. Ale nigdy tutaj w Warszawie. No, także trzeba sobie przypomnieć, co mówili świadkowie Jehowy. No, ale jak ci, którzy robią dymy, to oni nigdy, to znaczy, że zajmują się plotkarstwem, jakby plotkami, przed drzwiami wszelkimi tutaj w Warszawie przy paleniu papierosów stoją i gadają. I tak, jeśli pamiętają na przykład świadków Jehowy, których teraz tutaj nie ma w Warszawie, bo są w Angloameryce Białystok, no to jak świadkowie Jehowy może wyglądali, jak elegancko, prawda, zadbani byli, bardzo szlachetnie wyglądali, dobrze się prezentowali, no bo jeżeli w ręku mieli Pismo Święte, no to licowało jedno z drugim. No, ale co mówili, to bardzo ciężko sobie jest przypomnieć, bo no czasy są teraz złe, teraz trzeba będzie się gdzieś chować, trzeba się będzie gdzieś ukryć, ale Pismo Święte mówi, że będą krzyczeć, niech przykryje nas ziemia, chcąc się schować, ale nic to wam nie pomoże. I będą przypominać, co ci świadkowie Jehowy mówili, co on mówił, co ona mówiła. No ale niestety pamiętają tylko, jak takie rzeczy powierzchowne, jak wyglądali, byli eleganccy, ładni, byli zadbani. Proszę Państwa, mamy tutaj kwiaty, baba Lida obchodziła imieniny, no cały ten tydzień już od niedzieli obchodziła imieniny, dzisiaj mamy już wtorek, baba Lida obchodziła imieniny, no tego właśnie święci w dniach ostatnich nie robią, nie obchodzą ani imienin, ani urodzin, no ku nieuciesze moherów wszelkich, no bo baba Lida jak dzwoniła, ale musisz mi czekoladę kupić, przynajmniej chałwę. Także wiecie Państwo, zawsze mają z tego korzyści, natomiast też te same święta, imieniny, urodziny i nawet te babilonki, które przyjdą, to też nie pochodzą od Chrystusa. To nie jest w ramach chrystianizmu, zwłaszcza i zważywszy, że jajeczko, proszę Państwa, znane było w starożytnym Egipcie już dawno. Tak. I Mikołajki, i choinki, i wszystko to, co u nas jest edukacyjnie, bo przecież my tego nie obchodzimy, pokazujemy edukacyjnie. To jest jako appendix, dodatek w naszym radiu Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, to nam jest to pomocne, aby pokazać, że wszelkie praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, był taki rozdział na 164 stronie, prawda, która prowadzi do życia wiecznego, istina, wiedzuścia, jak wiecznej żyzni, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, to i choinka, i jajeczko, i wszystko, jako te babilonki, należą do praktyk Babilonu Wielkiego. A tych religii babilońskich, chaldejskich, prawda, jest bardzo dużo. I one są bardzo stare. No, także, co mówili świadkowie Jehowy? Co oni mówili, ci świadkowie Jehowy? No, ale teraz trudno jest określić, co mówili świadkowie Jehowy, jeżeli świadków Jehowy tutaj ani jednego nie ma. W Polsce, a w Warszawie, gdzie tak handlują, gdzie tak sprzedają te baby, tak władczo, jako cyganka, gapi się, no terenem chce rządzić, bo wiecie Państwo, czasem jak ktoś budynek nagrywa, jakiś film, o, na przykład ten Uniwersam, to te baby, które handlują, sprzedają, to one by nie chciałyby swojej twarzy pokazać gdziekolwiek, no, bo one handlują przecież to. Przecież handel to zawsze związany jest z krętactwem, cwaniactwem, salcesonizmem, w ogóle z nieuczciwością.